Gazeta Bezpieczny Olsztyn służy promocji programu Bezpieczny Olsztyn, promocji służb porządkowych, czyli Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Pokazujemy, że strażak, policjant, lekarz, kierowca pogotowia to są nasi przyjaciele, na których możemy liczyć i możemy im ufać. Pomysł imprezy narodził się w 2001 roku. Wystąpiłem z tym pomysłem autorskim, swoim pomysłem autorskim do Urzędu Miasta, do Miejskiego Zespołu Profilaktyki. Zaraziłem tym pana dyrektora Gawłońskiego, władze miasta, pana prezydenta Grzymowicza. Szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna, postępowania, zachowania bezpieczne, głównie wśród dzieci, młodzieży oraz osób starszych, chociaż o tym bardziej mówi impreza grudniowa. Witam Państwa serdecznie, szczególnie serdecznie tych wszystkich Państwa, którzy braliście udział w naszej kampanii Jadę nie tankuję. Kampania profilaktyczna Jadę nie tankuję jest rzeczywiście jedną z ważniejszych w naszych działaniach profilaktycznych. Proponujemy od 9 już lat mieszkańcom Olsztyna, ale także i okolicznych gmin, abyśmy wspólnie taką ideą profilaktyczną zakładającą bycie ze sobą, no, właśnie w tym haśle jadę, nie tankuję. Jadę tym najprostszym środkiem lokomocji, który nie wymaga żadnych uprawnień ani jakichś trudności, rower. Nowością tegorocznej imprezy był udział Żandarmerii Wojskowej z dosyć ciekawym urządzeniem, autogoglami oraz symulatorem wypadku. Myślę, że wiele osób przekonało się, co to znaczy jeździć pod wpływem alkoholu i że nie należy tego robić. Oprócz tego wystawiła się Straż Pożarna, był konkurs na kierowcę MPK, Wydział Kryzysowy zrobił konkursy bezpieczeństwa. Od 3 lat impreza Bezpieczny Olsztyn ma także część galową od swego jubileuszu. Dzisiaj wystąpi zespół Stare Drobne Małże i pani Irena Santor, którą od 3 lat nakłaniałem, bardzo mocno prosiłem, żeby wystąpiła w Olsztynie. W tym roku mi się udało, przyjechała i mam nadzieję, że da wspaniały koncert. Przywiozłam Państwu piosenki, te najstarsze i te najnowsze, te, które Państwo znają i te, których Państwo jeszcze nie znają, a pochodzą z mojej najnowszej płyty, która ma bardzo kokieteryjny tytuł, Kręci mnie ten świat. Więc taki był mój repertuar, ale publiczność w Olsztynie czarowna. I śpiewają, i jak ładnie śpiewają, znają piosenki. Boże, ja jestem taka dumna i szczęśliwa. Jak się zdarza publiczność, która pamięta moje piosenki. Dziękuję z całego serca. Ja się nie spodziewałam, naprawdę się nie spodziewałam. Dziękuję całym sercem Państwu za taką przyjaźń, za serdeczność. Teraz czuję, że na pewno byście chcieli, żeby była trzecia zwrotka o nadziei. Lecz nadzieja wyszła znowu.